Cześć kochani, dzisiaj będziemy rozkładać karty na rady, na ostrzeżenia do końca lipca. Gdyby ktoś z Was potrzebował konsultacji indywidualnej, więcej szczegółów znajduje się pod filmem. Macie też również podany do mnie adres mailowy. I oczywiście pamiętajcie o łapeczce symbolicznej w górę w ramach podziękowania za to czytanie. Dziękuję Wam za dotychczasowe zainteresowanie. I już przechodzimy. Zaczynamy od bliźniąt. Zobaczmy, na co musicie uważać do końca lipca 2020. Zodiakalne bliźnięta. No, trzeba będzie uważać w pracy. W pracy, na uczelni. W rozwoju osobistym. Dobra. Już mam wrażenie, że trzeba będzie uważać na słomiany zapał. Bo tutaj początkowo może Wam się wydawać, że łatwo zdobędziecie wszelkie osiągnięcia i w miłości, i w rozwoju, a jednak dalej widzimy zastój i stagnację oraz brak chęci. Lenistwo. Zaraz będziemy doprecyzowywać tą sytuację, aż 5 energii wyciągnęłam dla Was. Tak mi się wyciągnęło, więc tak zostawię. Co mamy w tle? Słuchajcie, na powroty osób z przeszłości również. Na wszelkie nowe znajomości, na osoby z trygonu wodnego, rak, skorpion, rybę. Dobra, doprecyzujemy nieco to czytanko. I od razu Wam powiem, jakie są rady. Dobra. Więc pierwsza energia, jaką mamy, praca, nauka, osiągnięcia, słomiany zapał. I teraz rada na tą sytuację, bo tutaj maluje nam się to z szóstką buław, więc Wam się wydaje, że macie wszystko zaplanowane, zorganizowane, że sumiennie przekładacie się do swoich obowiązków, sukcesów, planów. No a tutaj tak dalej widać niekoniecznie. I może tam, co prawda wierzę, tutaj nie widać, ale tak czuję, że może parę spraw Wam się zawalić poprzez jakąś relację miłosną lub poprzez powrót osoby z przeszłości, zwłaszcza jeśli jest to ktoś z trygonu wodnego. I to wtedy spowoduje straszną stagnację. Także rada na te sprawy osobiste przede wszystkim, jaka by tutaj była. No właśnie, wziąć się, kochani, pilniej do nauki, tak? Bo tutaj mocno chodzi o naukę, o studia. Być może Wam się nie chce zaczynać nowego kierunku, rozpoczynać, tak? Kształcić się, raczej chcecie skupiać swoją energię na miłości. No a tutaj szczerze powiem Wam, że nie za bardzo. Jeżeli też chcecie naprawić relacje w miłości, to tutaj też widać, że najpierw trzeba byłoby się zaangażować i ze sobą zaprzyjaźnić. Paź denarów osiąga sukces dzięki ciężkiej pracy. Tutaj może tego u Was brakować i widzę, że tylko i wyłącznie ciężką pracą taki sukces zostanie osiągnięty, tak? Słuchajcie, jeżeli pojawi się ktoś nowy w miłości, też zaczynać budować relacje przede wszystkim od przyjaźni. No zobaczmy teraz na te sprawy miłosne w związku z tym, ale mówię, raczej więcej energii tutaj skupić na nauce i na pracy, zwłaszcza na uczeniu się nowych rzeczy. Tutaj macie ostrzeżenie, tak? Jeśli chodzi o naukę. To jest karta nauki i tutaj ósemka pentakli również. Czyli pilne zaangażowanie się w naukę. Dobra, a co w miłości? No właśnie, w miłości raczej macie asertywność. Macie inteligentną energię, dojrzałą i niezależną, tak? To jest osoba, która uczy się poprzez doświadczenia i Królowa Mieczy zawsze zachęca do obrony swoich praw, granic i bycia asertywnym. To jest Wasza rada w miłości do końca lipca, także jak najbardziej mogą być powroty.
No właśnie, i oby nie było tak, że stracicie zapał, tak? Do nauki, do pracy, do działania, bo niestety takie zagrożenie tutaj u Was widzę. W związku z tym wyciągam jeszcze dwie rady i przechodzimy do raczków. No właśnie, uważajcie, dlatego że w czerwcu bądź lipcu, tak bym obstawiała końcówkę czerwca, mogą wracać Wam dziwne historie z przeszłości. Są to po prostu wracacze, którzy pojawiają się, znikają. No, z rycerzami zazwyczaj tak jest, tak? Że na rumaku przyjeżdżają i tak szybko jak przyjeżdżają, tak odjeżdżają. No wyjątkiem tutaj jest rycerz denarów, ale rycerz denarów zbierza bardzo powoli. Wy macie rycerza kielichów i to na dodatek odwróconego. Gdyby on był w pozycji prostej, to okej. Okay. To jest człowiek, który gdzieś tam jest zdolny okazywać uczucia i angażować się w te relacje miłosne, tak? Co prawda to nie jest król kielichów, no ale z takim człowiekiem już potencjał do budowania relacji jak najbardziej jest. No ale tutaj ten rycerzyk się odwraca, jest to mężczyzna słaby, wewnętrznie i niegotowy do dojrzałej miłości. I w związku z tym pojawia się nam energia straty, rozstania, odejścia i przez to macie zastój w nauce i pracy. To jest bardzo mocno ostrzeżenie, ale również, kochani, radą dla Was jest, żeby przeżyć tą żałobę do końca, bo być może tutaj wcale nikt nie będzie do Was wracał, ale Wy nadal tą osobę wspominacie, czy pragniecie z nią szczęścia, a tutaj raczej, kochani, szczęście własne, niezależność, takie mocno są dla Was komunikaty, żeby pożegnać się już z żalem, tak, nie opłakiwać swojej samotności. Myślę, że przy tej szóstce kielichów w tle bardzo mocno jesteście zamknięci w przeszłości. No i tutaj już dalej wiadomo, odwrócony rydwan, czyli to jest brak równowagi, brak spokoju, jakaś taka powierzchowność, trudności w podjęciu decyzji będą mogły się pojawiać, tak? Przez to całe zawirowanie, jeżeli odpowiednio tej żałoby nie przeżyjecie. Także, kochani, uważajcie, uważajcie, bo tu i trochę cierpliwości możecie stracić. Na pewno te karty plus ta karta w tle świadczą o tym, że zamykacie się w przyszłości, opakujecie jakąś stratę, tracąc kontakt z teraźniejszością, a szkoda, bo tu jakieś przedsięwzięcia w denarowej energii, jakieś sukcesy materialne, rozwojowe, byłaby na to szansa, zwłaszcza, że mamy szóstkę buław, no pod spodem jest to słońce. Tak więc uważajcie, aby tego nie zaniedbać. Zobaczcie, tutaj jest drugi raz słoneczko w talii. Więc byłaby szansa na sukcesy, zwłaszcza na te sukcesy materialne. Uważajcie na przepracowanie straty miłosnej do końca, żeby już za bardzo tutaj nie płakać nad rozlanym mlekiem. No i oczywiście uważajcie na powrót takich osób z przeszłości. Teraz, kochani, sprawdzimy, co u raka. Co za ostrzeżenia będzie miał rak. A, to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze miałam przecież wykładać te anielskie karty, także przepraszam, raczki, jeszcze zrobimy sobie bliźnięta. Przesłanie anielskie. To jest jedność. Zwyczajowe punkty widzenia, metody, organizacje duchowe i poszukanie mentorów, przyjaciół o podobnym sposobie myślenia. Więc najprawdopodobniej Wy opłakujecie relacje, gdzie po prostu znacznie się od siebie różniliście, tak? I było wiele przeciwieństw i brakowało tej jedności. Czasem, kiedy są przeciwieństwa, one się jednak przyciągają i można pomimo tego stworzyć jedność. Tutaj u Was tego brakowało, dlatego macie też jako radę, poszukaj przyjaciół o podobnym sposobie myślenia. I tutaj też mocno widać u Was bliźnięta, żeby zaczynać od przyjaźni. Plus król powietrza w tle, czyli wypowiadaj myśli z pewnością siebie, tak jak na trygon powietrza przystało, ale to nie znaczy, żeby wypowiadać impulsywnie. To są królewskie energie, czyli dojrzałe. Można szukać profesjonalnej rady, można szukać terapii i mamy zrównoważenie względów mentalnych i emocjonalnych. I jeszcze, kochani, zobaczymy, co nam powiedzą karty Archanioła Michała dla Was, bliźnięta. Strzeżony i chroniony.
Dziękuję za to, że chronisz mnie oraz tych, których kocham. Sprawiasz, że jesteśmy bezpieczni i mamy zaspokojone wszystkie potrzeby. Teraz przyjmuję Twoją pomoc z ogromną wdzięcznością, wiedząc, że akceptowanie boskiego wsparcia jest dobre dla mnie i innych. Czyli tutaj wręcz potrzebujecie jakiegoś wsparcia, tak? W uleczeniu tej sytuacji miłosnej, w przeżyciu tej żałoby. I tutaj jeszcze sobie doczytamy. Archanioł Michał ochrania Cię w tej sytuacji tak samo jak w innych sferach życia. Tworzysz z Archaniołem tę samą drużynę, podążasz za wskazówkami, których udziela Ci poprzez intuicję. Prawdopodobnie wylosowałeś tę kartę, ponieważ przechodzisz wielką życiową zmianę, jesteś wrażliwy. Jest to symbol przypominający o tym, że Michał nadwzoruje Twój czas. Karta upomina Cię do porzucenia obrony w relacjach z ludźmi i aniołami. No właśnie, chociaż tutaj ten aspekt asertywności był, ale to nie chodzi o walkę, tylko o asertywność dla własnego dobra. Ale jednoznacznie otwieraj swoje serca na dodawanie i otrzymywanie miłości, ale raczej z kimś podobnym do Ciebie, tak? Z kimś na tej samej wibracji. Wówczas będziesz mógł doświadczyć intymności, której pragniesz. Bądź sobą i powiedz aniołom o swoich uczuciach. Pomoże to innym w poznaniu, wsparciu i kochaniu Cię oraz kochaniu siebie za to, kim jesteś. No właśnie, kochani, i tutaj mamy potrzebę właśnie zaspokajania finansowych potrzeb, osiągania szczęśliwych wyników, również dobrego snu, ochrony dzieci i najbliższych, również ochrona dla tych, którzy już odeszli. No właśnie, kochani. No dobra, to było dla bliźniąt. To było dla bliźniąt, czyli tutaj ewidentnie macie też takie wsparcie w miłości. I możemy już przechodzić do raczków. Dobra. Zodiakalne raki. Zodiakalne raki, co za ostrzeżenia dla Was. No, u raczków jest troszeczkę podobna sytuacja. Tutaj też jest zniechęcenie, lenistwo, brak odpowiedniego działania, brak odpowiedzialności też za niektóre sytuacje. Bo mówię, o tyle, ile ten rycerzyk denarów idzie, ale idzie powoli, nie? Ale w konkretnym kierunku jest pewny tego, czego chce, no tak ten odwrócony już nie za bardzo i on w ogóle nigdzie nie idzie, nie? To jest takie trochę olewanie też sprawy. Teraz zobaczymy, z czym to jest związane. Dobra. Też olewanie sprawy z nauką i także z tą duchową nauką, lekceważenie pewnych kwestii. Uważajcie na to, bo tu może nie przepracowujecie pewnych karmicznych spraw odpowiednio, tak? Ale to może też dotyczyć się obowiązków związanych z nauką jak najbardziej. To jest energia egzaminów i tego typu rzeczy. No niestety widzicie w pozycji odwróconej. Tutaj też możecie upierać się po prostu czegoś, co Wam nie służy. Albo możecie z czymś skończyć, co było dla Was dobre. No, a Wy to lekceważyliście, tak może też być, albo ktoś z Wami, słuchajcie, skończy. Ale wyjście ze zmartwienia jest pokazane. Może Wy chcecie zakończyć jakąś relację, żeby uniknąć problemów. Może tak być, bo w tle pojawia się osoba despotyczna. Znaczy, Rak już miał uwolnienie się od despoty, tak? Tylko, że w związku z tym, że się uwolniliście, ja tutaj widzę, że nie ma działania jakiegokolwiek. Tu jest tylko i wyłącznie widoczne uwolnienie. Natomiast ostrzeżeniem jest to, żeby zacząć działać. Albo słuchajcie, pomimo tego, że zakończyliście taką trudną, toksyczną i despotyczną relację,
nie wyciągacie odpowiednich wniosków na poziomie duchowym i dlatego też tak to tutaj wygląda. Dobra, zobaczmy, za co tutaj nie jest brana odpowiedzialność, bo odwrócony rycerz pentakli to jest oczywiście brak odpowiedzialności. To są raczej przekazy dla Was, niż dla osób z Waszego otoczenia, tak? Które Was poraniły. Więc możliwe, że tutaj oboje powinniście, być może jedna strona raniła bardziej, druga mniej i mieliście skłonności do bycia ofiarą. Ale tak by z tego wynikało, że nie tylko i wyłącznie jedna strona powinna brać odpowiedzialność za tą relację. Słuchajcie, coś dominuje z Waszej przeszłości. Albo relacja, albo dzieciństwo. Też możliwy powrót kogoś z przeszłości. Ktoś spod znaku lwa, ale na tą osobę ewidentnie trzeba tutaj uważać. Może to być lew, który nie będzie brał odpowiedzialności za tą relację, nie będzie konkretnie nieodpowiedzialny, nie będzie odpowiedzialny. Może tak być. Tak, i jest tak jak mówię, nie dość, że nie macie wiary w następne relacje miłosne, to tu nie ma przebaczenia. Być może to jest lew, którego dobrze znacie, tak? Nie ma przebaczenia tej osobie. Moglibyście tworzyć jeszcze związek przyjacielski, taka jest zdrada, a Wy tego nie robicie. Jednoznacznie też jest jakaś tutaj tęsknota, jeżeli wspólnie tworzyliście rodzinę, jest za tym tęsknota. Ale nie ma przebaczenia, duchowa lekcja nie jest odrobiona, więc weźmiemy sobie jeszcze jedną radę. Albo nie rozstaliście się do końca. Tutaj nie ma chyba jednoznacznej decyzji podjętej, co dalej z tą relacją. Bo tu jaką radę otrzymałam jednak rozstanie, tak? Rozstanie, rozwód, zwłaszcza jeśli ta osoba oszukiwała. Jeżeli była nieodpowiedzialna, ona tutaj wraca i tak jakbyście właśnie ani nie odrabiali z nią lekcji, czyli nie wyciągacie żadnych wniosków z tego, ani ostatecznie się nie rozwodzicie, nie rozchodzicie, nie? I w związku z tym poczucie niesprawiedliwości nadal pozostaje i karma nie jest też po Waszej stronie, bo tutaj nie ma żadnego działania do lipca w związku z tą sytuacją. I pokazuje się to jako przegrana sprawa, jako konflikt. Słuchajcie, tutaj mogą być też jakieś urzędowe sprawy. Jak najbardziej na to trzeba też uważać. No. Widać niesprawiedliwy wynik, niesprawiedliwą decyzję. Także przed tym też tutaj przestrzegam. No tu jest uwolnienie, zakończenie i tu właściwie nie mam już czego dokładać, kochani, bo wiem już, o co tutaj chodzi. Jest uwolnienie, jest zakończenie, ale z dużym lekceważeniem tej całej sytuacji i niewyciąganiem odpowiednich wniosków z tego wszystkiego, tak? Dlatego tutaj źródło radzi nieco zmienić podejście, dlatego że to rozstanie było tylko i wyłącznie ucieczką przed życiem, przed właśnie wzięciem odpowiedzialności za tą relację. Tu tak dla większości o relację chodzi. Natomiast utknęliście, mimo tego mówię, nie ma żadnych zmian, utknęliście nadal w tym samym martwym punkcie, zamykając się, nie wierząc, nie mając nadziei w następne relacje miłosne. Czyli tak naprawdę wyszliście z tego toksycznego związku, ale nadal pozostajecie w strachu i nadal utrzymywany jest moim zdaniem ten sam toksyczny punkt, niestety. Dobrze, wyciągnijmy przesłanie anielskie. Tutaj macie uzdrowienie, czas odpocząć, wyjechać, nie tkwić w tym toksycznym punkcie, nie tkwić w tym martwym toksycznym punkcie. No właśnie, i jesteś gotów, masz wszystko, czego Ci potrzeba, lub też pojawiła się możliwość zamanifestowania, że życie jest pełne magii, bo tutaj nie ma absolutnie działania z Waszej strony. Skup się, posiłkuj się wyobraźnią. Być może ten lew będzie wracał z jakimiś kreatywnymi rozwiązaniami, ale na pewno trzeba uważać, jak już będzie chciał tylko i wyłącznie romansu, on tu nadal jest w pozycji odwróconej, więc trzeba będzie, kochani, uważać. I teraz jeszcze karta od Michała Archanioła.
No właśnie, dużo strachu w Was. Pozbądź się strachu. Archaniele Michale, proszę Cię, pozwól mi poczuć się bezpiecznym oraz godnym Twojego przewodnictwa. Dziękuję za oczyszczenie mnie z ciężkich, trujących i toksycznych uczuć, które wynikają z ego. Czyli tak jak mówiłam, Wy nie przebaczacie tej osobie. Wy, pomimo tego, że zakończyliście sytuację, zakończyliście związek, ale nie wszyscy, bo niektórzy będą wracać, nadal pomimo tego do lipca utrzymujecie się w toksycznej energetycznie, tak? W toksycznej, po prostu w toksycznej energii, w toksycznej sytuacji i w martwym buzie, tak jak to powiedziałam. Pamiętajcie, że energie są zmienne, możecie na nie wpływać, to nie jest wyroczną, że ta toksyczna sytuacja do końca lipca będzie trwała, tylko wszystko po prostu zależy od Was. Także przede wszystkim pozbądź się strachu. Archanioł Michał mówi o tym, że strach jest jedyną rzeczą, która koliduje z Twoim szczęściem, z założeniami. Chcę Ci pokazać, jak uwolnić się od wszelkich zmartwień i lęków. Możesz czuć się bezpiecznie. Karta wskazuje na to, że jesteś gotowy do wyjść spoza kontroli. Tutaj dużo tej kontroli było faktycznie. I nadal pozostaje to energetycznie, a powinniście uwierzyć, że wszystko uda zrobić się jak najlepiej. Jesteście w stanie, tak? Z tym przesłaniem maga podążyć we właściwym kierunku, bo po prostu zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Zasługujecie na nową miłość, jak najbardziej, na wsparcie, na dobrobyt. Jesteście raczki osobą, która świetnie potrafi kochać, więc no, niepotrzebnie tkwić tutaj ze strachu w takim brzydkim, toksycznym punkcie, tak? Tutaj rozstanie z tą osobą toksyczną to nie wszystko. Warto by było jeszcze jakieś działania, które zaprowadzi Was do zmiany, podjąć. Zmiany oczywiście na lepsze. No zobaczymy teraz, jakie ostrzeżenia dostanie Lew. Przed impulsywnym podjęciem decyzji jest ostrzeżenie. Przed impulsywnym podjęciem decyzji w relacjach miłosnych macie Wy ostrzeżenie. I jest tutaj trójkąt miłosny pokazany. Oczywiście zweryfikujcie to, czy ktoś w Waszym otoczeniu nie ma kogoś jeszcze. Tutaj też mocno sytuacja może wymknąć się spod kontroli, ale to Wy równie dobrze możecie mieć jeszcze jakąś trzecią osobę na horyzoncie. Tu jest wybór między dwiema osobami. No i wybierzecie jedną być może, a później nie będziecie z tego zadowoleni i gdzieś tam ta trzecia osoba cały czas w Waszej duszy, w Waszym sercu, umyśle będzie, tak? W Waszej aurze. No właśnie. I pokierujecie się impulsywnością i właśnie ogniem, tak? Namiętnością. Być może ta druga osoba będzie bardziej odpowiedzialna, stabilna, bardziej odpowiednia do budowania stałego związku. A tu jest ostrzeżenie, mam wrażenie, że wybierzecie właśnie tą bardziej ognistą i sytuacja mocno wymknie nam się spod kontroli. No dobrze. Przyjrzyjmy się tej decyzji. Przyjrzyjmy się tej decyzji. Gdybyście mieli więcej niż jedną osobę, tutaj może być trójkąt miłosny, ale może być jeszcze więcej osób do końca lipca. Więc gdybyście mieli więcej osób do wyboru, jaką osobę wybrać? Zapytajmy. Jaką osobę wybrać? Albo Wy wręcz od pewnej relacji nie odchodzicie, relacji, która jest mocno uzależniająca. Może to bardziej tak. I może po prostu jest tak, że macie romans na boku, od którego nie odchodzicie. No tak tu lewki wychodzi. I jest przestroga, bo tutaj na pewno nie wybrać relację, która jest toksyczna, uzależniająca, tylko tu pewnie macie już taki związek i nie wychodzicie. Więc jest to
zbyt impulsywne podjęcie decyzji, być może w niektórych przypadkach, ale w innych nie podejmowanie tej decyzji o odejściu wcale, tak? Tutaj są uzależnienia. Uważajcie też, żeby nie wybrać osoby, która ma uzależnienia, która jest przemocowcem, tak? Która dąży do władzy za wszelką cenę, która kłamie. To jest duże pożądanie, namiętność, dużo ognia, natomiast możliwe, że po prostu nic poza tym. A jest ktoś jeszcze na pewno dla Was, tak? I to Wam, wybór niewłaściwej osoby do końca lipca, właśnie kierując się pokusą ogniem, do końca lipca pokrzyżuje również Wam wszelkie plany, tak jak mówiłam. Tutaj będzie sporo zmartwień, wiele spraw się wymknie spod kontroli i zastopuje Was w realizacji wszelkich życiowych planów, niestety. No, jeszcze raz zweryfikujmy te relacje. No właśnie, tak, bo tutaj głównie będziecie kierować się pożądaniem, wybierając tą osobę. Bardzo dużo ognia, bardzo dużo namiętności, bardzo silnie namiętne energie. Gdyby to jeszcze było w pozycji prostej, to można by było taką relację no kontrolować ją. A tutaj jedna ze stron może być bardziej dominująca, tak? W takim negatywnym sensie. A w pozycji prostej idzie to jeszcze zrównoważyć, ale gdy już jest ten rydwan odwrócony, to wszystko się wymyka spod kontroli. No, prosta sprawa. Tutaj uważać przede wszystkim na bardzo ogniste romanse, które przynoszą dużo strat, tak? To nie będzie prawdziwe duchowe uczucie, tylko takie no, oparte na seksie tylko i wyłącznie właściwie. No i tutaj drugi raz. I jest to mocno toksyczna relacja. Ona może z pozoru wydawać się fajna, ale jak dłużej będziecie w niej pozostawać, no coś bardzo, bardzo toksycznego i też przez tą osobę możecie mieć spore straty materialne. I zadbajcie, tutaj trzeba zadbać o bezpieczeństwo, o stabilność. Tym bardziej, że jest ktoś jeszcze, z kim moglibyście taką stabilizację uzyskać. No, więc na to uważajcie i przesłanie anielskie dla Was. Pojawia mi się ktoś spod znaku raka. Niech Wam intuicja podpowie, czy to jest dobra osoba, czy nie. Ale możliwe, że to jest cały czas ta królowa kielichów, która gdzieś tam była w czytaniach już od kilku miesięcy. Czyli kobieta cierpliwa, tak? Jeżeli mówię do kobiet, to Wy powinniście szukać w sobie tej cierpliwości. Rozważyć dokładnie swoje potrzeby, ale nie tylko te buławiane, tak? Tylko też te stabilne, uczuciowe. Zanim, tak, czyli jednak jest przestroga przed impulsywnym działaniem, żeby ogniście właśnie w coś tutaj nie wchodzić, żeby najpierw radować się z siebie, tak? No i macie zagrożenie, bo jak nie ma wystarczająco wysokiej samooceny i zadowolenia z siebie, to właśnie wchodzimy w jakiś wir takich toksycznych romansów i impulsywnie w to wejdziecie, macie po prostu przestrogę przed uzależniającą bardzo relacją. I karta Michała Archanioła to skup się na świętości i perfekcyjnym zdrowiu. Tutaj będzie relacja, która może Wasze zdrowie właśnie wyniszczyć. Plus Ty i ci, których kochasz, jesteście bezpieczni, więc taką ochronę otrzymaliście. Boże i Archaniele Michale, dziękuję Wam za ciągłe upominanie mnie, abym skupił się na perfekcyjnym zdrowiu oraz zakierowanie wszelkimi podejmowanymi przeze mnie działaniami, które wspierają moje jestestwo. Archanioł Michał mówi, że kluczem do dobrego zdrowia jest skupienie się na tym, co działa sprawnie, a nie na chorobach i ranach. No, ale tu uważajcie, bo to będzie relacja, która takie rany może przynieść. Wylosowałeś tę kartę, aby przypominała Ci o skupieniu się na pragnieniach, a nie obawach. No, niektórzy tych pragnień nie spełniają, tak? Albo wybierają to, co powierzchowne. Ale dużo skupienia też na lęku i u Was. Ciało reaguje natychmiast na miłość i strach, więc wybierz to pierwsze.
No właśnie, tu jest jedna osoba miłosna i druga destrukcyjna. Wprowadza jej niekłamane uczucia i błogosławieństwo do każdej komórki ciała. Wyobraź sobie i oczekuj idealnego zdrowia dla siebie i innych. Mów o sobie i swoich najbliższych w czasie dobrego zdrowia, afirmując przy tym ten stan. Czyli widzicie, no ostrzeżenie przed polepszeniem zdrowia, znaczy nie ostrzeżenie przed polepszeniem zdrowia, tylko nawołanie do polepszenia zdrowia. Sytuacja wasza będzie wymagała uzdrawiającego wpływu albo już wymaga. Podążajcie intuicją. Tutaj też macie tą intuicję w arcykapłance. Tu jest też wręcz, wiecie, niejako życiowym celem tutaj jest wręcz uzdrawianie. Być może będziecie, może nie widzę aż tak mocno tego starota, ale w niektórych przypadkach być może spotkacie kogoś z destrukcyjną energią, aby ją uzdrowić, ale to jeżeli jesteście na wysokim poziomie duchowym, tak? Generalnie nawołaniem jest dokonywanie pozytywnych zmian w stylu życia również, wyjście z uzależnień i dbanie o zdrowie, bardzo mocno dbanie o wasze zdrowie. U was do końca lutego, do końca lipca. Zodiakalne pamiątki. Zodiakalne pamiątki, co za ostrzeżenia do was idą. Bardzo podobne, ale tutaj jest więcej obniżenia zdrowia jeszcze niż ulwa. Ale jest uwolnienie i też tak samo jak raki, możliwe, że pewnej duchowej lekcji tutaj nie wyłapaliście, bo znacznie spadek siły witalnej u was widoczny, ale to już widziałam wcześniej. Czyli jest to połączone, słuchajcie, tutaj macie tak naprawdę połączenia troszeczkę z czytania raka i lwa, także z tych wcześniejszych przesłań też troszeczkę weźcie sobie. Ale przede wszystkim widzę, że macie niską samoocenę. I do końca lipca jesteście ogólnie w obniżonym nastroju i bardzo niezadowolone, panienki. I zaraz zbadamy tego przyczynę. Tutaj nie ma sukcesu, nie ma osiągnięć, jest dużo znudzenia, jest też brak działania. No mówię, weźcie sobie troszkę z tego, troszkę z tego. Obydwa tak naprawdę przekazy mogłyby z wami rezonować. No i też utrata siły witalnej, zdrowia. Nie ma tutaj żadnego wypoczynku, wytchnienia u was. Jest przeciążenie obowiązkami. Tutaj wręcz jest przeciążenie odpowiedzialnością, być może, tak? Tak jak u raczków, akurat tej odpowiedzialności nie było, ale to tak bardziej za relacje tam nie było odpowiedzialności. Tak, wy tutaj bierzecie dużo odpowiedzialności za wiele spraw codziennych, ale też za kogoś jest ta odpowiedzialność, a druga osoba może z kolei się nie angażuje, no ale w końcu widzę, że uwalniacie się, ale być może też przebaczenia tutaj nie będzie. Jest jakaś pułapka odpowiedzialności, jest niesienie ciężaru za całą rodzinę, też mam wrażenie. Za finanse, za pracę. To nie jest sukces dla was samych, tylko dla kogoś. Tutaj mam wrażenie, ale też są sytuacje z trójkątami miłosnymi, z uzależnieniami. Z niezdrowym trybem życia. Też to tutaj jest. No i rada. Rada zakończyć przede wszystkim relacje, które wam nie służą, tak? Które powodują pesymistyczne myślenie, zniszczyć, polecieć zwierzom, uwolnić się od trójkątów miłosnych, uwolnić się od osób despotycznych, brutalnych. No, są tu jakieś też mocne problemy w romansach.
No, ale widzę, że w końcu się uwalniacie, czy słusznie i jaka jeszcze na to rada. No, ale no, słuchajcie, macie kogoś w porządku z trygonu wodnego, rak, skorpion i ryby. Tutaj u Was jest akurat w porządku, ale jest to osoba młodsza. Albo faktycznie Wasze dzieciaczki nie mają wystarczającej uwagi, bo być może jesteście przepracowani i tutaj radą wtedy jest zająć się dziećmi, tak? Ale jakieś zaproszenie też może być od kogoś z trygonu wodnego, osoba od Was młodsza, proponująca Wam coś właśnie miłosnego, a Wy tutaj albo trzymacie się jakichś toksycznych też relacji i odrzucacie te zaproszenia, tak? Jednocześnie uwalniacie się od tego, co z przyszłości, ale jesteście bardzo zapracowani do końca lipca, no będzie odrzucenie tego zaproszenia, a później ciągłe marudzenie i narzekanie panienki. No tak to niestety wygląda. I słuchajcie, wspomagacie też osoby, które Was okłamują najprawdopodobniej, więc uważajcie na to, które szukają u Was pomocy, są mocno od Was zależne, ale nie są to osoby uczciwe. Mamy tutaj siódemkę mieczy. I też bardzo działają panienki na Was niestety destrukcyjnie. Przesłanie anielskie. No właśnie, ktoś z trygonu wody jest dla Was w porządku. Już nawet nie upieram się, że to osoba musi być od Was młodsza, ale w większości przypadków tak. Rak, ryby, skorpion. I Wy będziecie odrzucać te zaproszenia. Szkoda. Dlatego, że byłaby szansa na miłość po prostu, tak? Byłaby jakaś konkretna propozycja. Tutaj początkowo może to być coś niezobowiązującego, świeżego, ale mogłoby się rozwijać, bo następna karta, no widzicie, paść, później mamy rycerza, jest to osoba emocjonalna, romantyczna, entuzjastyczna, która by podnosiła Wasze wibracje. No, a Wy tak chyba nie za bardzo będziecie chcieli tą ofertę miłosną przyjmować. Oczywiście tutaj rada jest, żeby przyjąć. No i potrzeba zrównoważenia emocji u Was. Jest jakiś silny, destrukcyjny wpływ. Będziecie nawet możliwe, że otrzymywali niejedno zaproszenie do wyjścia na spotkania towarzyskie. No i widzę, że większość z tych propozycji odrzucicie. No tak troszeczkę tutaj marudząc. No. No dobra. I karta od Michała Archanioła. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. Archaniele Michale, proszę Cię, pomóż mi być silnym, odprężonym. Bardzo mocno macie tutaj potrzebę wypoczynku. Zbliżam się do tej sytuacji. Przypomnij mi o odłączeniu się i cofnięciu, pozwalając tym samym na naturalny jej rozwój. I tutaj również mamy komunikat, bądź bardziej wyrozumiały dla samego siebie. Pytasz o sytuację, w której jest zamieszanie. Jest tu dużo zamieszania, niezdecydowania. Nie powinieneś się spieszyć, powinieneś się odprężyć. Więcej informacji będzie dostarczanych wraz z upływem czasu, który w naturalny sposób naprowadzi Twoje działania. Nie ma potrzeby robienia wszystkiego naraz. Możliwość nie odejdzie od Ciebie, jeśli nie będziesz na nią naciskał. No, być może sami taką presję tu na siebie nakładacie, bo mamy kartę bądź bardziej wyrozumiałe dla samego siebie. To Twoja decyzja i lepszy rozwój sytuacji zwalnia, rezerwuje Twój czas. Słuchajcie, w pracy nie podpisywać od razu zleceń, umów, kontraktów. Wynegocjować też coś lepszego, być może znaleźć lepszą pracę dla siebie. Nie wchodzić impulsywnie, tak samo jak Lwy, w relacje, ale macie coś konkretnego, ale powinniście pozwolić rozwijać się tym sytuacjom w naturalny sposób, również też dać szansę w ogóle tym osobom, bo Wy tutaj wiele ofert będziecie odrzucać. Dużo na pewno też jest do przeanalizowania, są jakieś alternatywne opcje. No i też już uciekajcie od tych ludzi, którzy w jakikolwiek sposób na Was naciskali, wywoływali presję. Jest tutaj dużo takiego wpływu niefajnej, destrukcyjnej niestety u Was, panienki,
presji. Dobra, zrobimy sobie teraz wagi, co za ostrzeżenia idą do wagi. Co za ostrzeżenia idą do wagi. Zodiakalne wagi. Wagi, nie odchodzicie od osoby, która wami manipuluje, która nie do końca jest też z wami uczciwa. Łudzicie się tutaj, że będzie z tego coś więcej, moim zdaniem. No, to nie jest osoba, która jest też gotowa zbudować coś silnego, stałego. Niestety mamy tutaj sytuację głównie romansową, a wy łudzicie się z tego, że będzie coś więcej i nie odchodzicie, nie stawiacie na niezależność. Też tu jest dużo wpływu zależnego. Ktoś wami, przede wszystkim kochani, manipuluje, żeby dłużej ten romans utrzymać. A wy chcielibyście robić tutaj jakieś długoterminowe plany na przyszłość, ale tutaj wyraźnie źródło ostrzega, że to po prostu nie wyjdzie. No, jest manipulacyjny wpływ. No raczej wyjść z tej relacji i otworzyć się na nowe, nie? Albo uleczyć się po sytuacjach z przeszłości, bo tutaj też coś z przeszłości właściwie może dominować i tak mentalnie nie odchodzicie od tej sytuacji. Jeśli, kochani, tutaj robić jakieś plany długoterminowe, bo wy chcielibyście jakichś długoterminowych planów, to zaraz wam powiem w związku z czym. Znaczy tutaj mamy kolejne ostrzeżenie. Na pewno nie wchodźcie w zaborczość. Wyrzućcie też takie osoby, które są o was za bardzo zazdrosne, bo nie odchodzicie od takich osób. Są kłamstwa, są oszustwa. Na tym, kochani, związku na pewno nie zbudujecie, tak? W odwróconej dziesiątce była to już wręcz stawanie na granicy wytrzymałości, więc tutaj nic długoterminowo nie da się zbudować, bo to też jest energia wyczerpująca, energia obciążająca fizycznie, emocjonalnie. No niestety tak to wygląda i od jakiejś takiej niezdrowej sytuacji w swoim życiu nie odchodzicie, a jako radę ewidentnie macie, odwołuj te spotkania, te oferty, te zaproszenia, które są jedną wielką pomyłką. Może to być trygon wody, rak, ryby, skorpion, może to być też strzelec. Relacja jest iluzją lub podstępem, niestety musicie uważać w miłości. Dlatego, że poczujecie się przez tą osobę potraktowani niesprawiedliwie. Albo to jest nadal to, od czego mi nie odchodzicie z przyszłości, tak? Widać tu kłótnie, widać przekraczanie granicy, widać blokady i nieumiejętność rozwiązania i oczyszczenia się po tym problemie. Osoba jest bezwzględna, osoba jest obłudna i kłótliwa. Może to też być ten sam trygon powietrza, co wy. I wy od takiego człowieka tutaj ewidentnie widzę, że nie odchodzicie. I uważajcie oczywiście też na powroty takich osób, ale to tak jakbyście sami tego tutaj raczej się trzymali i nie odchodzili. I przesłanie anielskie. Ale jakieś ziarno macie szansę dobrze zasiać. Tymczasowy zastój w działaniach, zbędne zmartwienia wasze w jakiejś kwestii, ale ewidentnie jest też osoba, od której trzeba odejść w ogóle. Też możliwe trójkąty jakieś miłosne tutaj. No zobaczmy, co od Michała Archanioła dostaniemy. Więcej wpływu niezależnego na pewno jest wam potrzebne. Ktoś tu nie fair was traktuje, że jesteście już wręcz na granicy wytrzymałości.
No właśnie, i zawiera to Wam przede wszystkim szacunek do samego siebie. Drogi Boże i Aniołowie, dziękuję za pomaganie mi ujrzeć siebie takim, jak Wy mnie widzicie, oczami pełnymi miłości. Dziękuję za uznanie, za szacunek. Proszę, poprowadźcie mnie, abym mógł to samo uczynić dla siebie. I ześlijcie mi odwagę mówienia o sobie we własnym imieniu. Proszę o Was... No właśnie, bo Wy macie tu blokadę z tym związaną. No... Proszę o Waszą opiekę we wszystkich relacjach, tak aby otaczali mnie kochający i mili ludzie. Nie do końca tacy ludzie niestety Was otaczają. Ale ta sytuacja zmierza do rozwiązania i zdecydowanie od takich osób powinniście odchodzić. Anioł Michał wspiera Twoje dążenia do szczęścia, zdrowia, pomyślności, doradza szacunek i miłość dla siebie samego. Sytuacja, którą analizujesz, zawiera kilka pułapek mogących zniekształcić samoocenę. Karta jest znakiem, że jest to odpowiedni czas, aby uwierzyć w siebie, nawet jeżeli inni nie traktują Cię jako godnego zaufania. Jest tutaj faktycznie z energii tarotowej coś takiego. Czyli pracujcie też nad samooceną, unikajcie przykrych sytuacji, przykrych ludzi i uwolnijcie się przede wszystkim od nawyków, które nie są też zdrowe, tak? Które nie są dobre, gdzie tutaj nie warto czegoś planować, to nie planujcie, bo to nie ma sensu i nie wpadajcie w iluzję, bo u Was mocno wagi taka skłonność do wpadania w iluzji jest. I później to wszystko podkopuje Was szacunek do samego siebie. I nalegajcie tego, aby tutaj ktoś traktował Was z szacunkiem. Jest to osoba, moim zdaniem, z trygonu wody, rak, skorpion. Rak, skorpion i ryby, ale pamiętajcie, że zawsze bierzemy na dwa razy te znaki, chociaż no, w większości przypadków mówicie, że zgadza i rezonuje się. I rezonuje. Ale słuchajcie, no, as mieczy nie powinien być w pozycji odwróconej, no bo kiedy odwracamy ten miecz, no, to nie stawiamy żadnej granicy i po prostu ta osoba nie ma dla nas żadnego szacunku. I taką sytuację tutaj widać. Widać wręcz, że Wy w tym tkwicie, no, nie mówicie stanowczego nie, nie ma tutaj takiej siły, umiejętności też krytycznego spojrzenia na tą całą sytuację, tylko cały czas jest życie jakąś iluzją, że jakoś to będzie, a jednoznacznie cały czas Wam to niestety energię osłabia, więc też dosyć mocne ostrzeżenie dla Was. Zobaczymy teraz, co będą miały skorpionki. Zodiakalne skorpiony. Możecie się ociągać z jakimś działaniem, zaraz zobaczymy, z czym to jest związane. I tutaj raczej macie jako radę, żeby nie odchodzić. Tu jest ostrzeżenie, żeby od czegoś nie odejść zbyt wcześnie. Ale też, żeby nie ociągać się z działaniem. I być może ryzyko, że to od Was wtedy ktoś odejdzie, jeżeli nie wywiążecie się z danych obietnic, tak? I tutaj też widać trygon wodny, rak, skorpion, ryby. Tutaj zdecydowanie podjąć już jakieś konkretne kierunki, decyzje, zdecydować, wybrać konkret. Tu jest ociąganie się przede wszystkim z jakimś działaniem. No zaraz się dowiem, z czym to jest związane. Bardzo coś powoli Wam idzie. No i rydwan by nam tutaj kazał nieco przyspieszyć. Może to być w sferze miłości, ale zaraz zobaczymy, w czym takie wolne jest działanie. Jest ryzyko, że ktoś tu odejdzie, ale zaraz dopowiemy. Dobra, z czym jest wolne działanie? Najpierw chciałabym wiedzieć. W szczęściu rodzinnym. W szczęściu rodzinnym, w spełnieniu w małżeństwie, rodzinie, w bezpieczeństwie emocjonalnym również, w zaufaniu do swoich uczuć, w spełnianiu marzeń, tak? No tutaj nie ma pracy,
na rzecz tych 10 kielichów. W tym jest przede wszystkim ociąganie, plus ktoś odchodzi, coś odchodzi od Was do końca lipca. Pamiętajcie, że to nie jest wyrocznią, Wy jeszcze możecie tą sytuację zmienić, to jest potencjalnie to, co wychodzi, ale to jest cały czas opóźnienie. Nie wiem konkretnie, kochani, co tutaj od Was odejdzie, czy szansa na to 10 kielichów, tak jakbyście tą pełnię szczęścia, spełnienia w miłości odrzucali skorpionki od siebie. Wyczekiwali tak naprawdę tutaj nie wiadomo na co, tak? To też tak brak wiary w odmianę losu na lepsze. Jest jakaś relacja miłosna, ale Wy macie konflikt, Wy macie strach, tak? Przed podjęciem decyzji. Wy nie rozstajecie się być może z kimś innym z przeszłości, nie wchodzicie w nowe. Jakieś tutaj też są nierealne cele, nierealne pragnienia. Jakaś destrukcyjna miłość, od której nie odchodzicie. Albo ktoś odejdzie od Was, a Wy nadal trzymacie się tego destrukcyjnego wpływu toksycznego, zamiast wyruszyć po nowe 10 kielichów. Najprawdopodobniej też tak to będzie. I zachęta do podjęcia działania w samoocenie. Najpierw mamy 9 kielichów, potem 10. Tu jest szansa na to 10, ale brak Waszej wiary i nadziei. Popracować nad zadowoleniem, nad satysfakcją z samego siebie, również nad tymi sukcesami materialnymi, bo Rydwan też bardzo często, no, tu jest też denorowa energia, Rydwan też często chodzi o tą stabilizację materialną, ale mocno u Was stabilność emocjonalna również i spełnianie Waszych marzeń, bo tu jest stagnacja, tu jest pesymistyczne myślenie, jakaś destrukcyjna miłość. I tak naprawdę tutaj widzę, że też są odejścia, że tu nie tkwicie w tych związkach, będąc ze sobą nadal fizycznie, tylko mentalnie tkwicie cały czas w tej toksycznej sytuacji i to nie u pierwszej osoby właśnie coś takiego też widzę. Jakie będzie przesłanie anielskie? Też brak chęci do jakiegokolwiek działania mocno u Was. Przesłanie anielskie. Pozwolić sobie na jakąś przygodę, tak? Na coś niespodziewanego, niespodziankę. Poświęcić, skupić się na czymś czas, uwagę. No bo mówię, bo tutaj tacy niechętni do podejmowania działania. Do rozważenia też, do poprawy Waszej sytuacji, do przyjęcia pomocy być może. No to może chociaż przyjmiecie anielskie uzdrowienie i wsparcie od Michała Archanioła. Niewinność, być może duże poczucie winy jest u Was. Albo ktoś próbuje też to poczucie winy w Was wzbudzić. Dobry Boże i Aniołowie, dziękuję Wam za pomoc w dostrzeżeniu tego, iż wszystkie Wasze cechy czystej miłości i światła są odzwierciedleniem mnie i innych. No, tutaj no nie wiedzieć czemu jest właśnie brak wiary w tą miłość u Was. Pomóżcie mi przyjąć otrzymaną od Boga niewinność, aby mógł być spokojny. Faktycznie dużo niepokoju w Was, dużo negatywnego, destrukcyjnego myślenia. Być może ktoś to negatywne ziarno zasiał. Tak tutaj widzę, że od jakiejś destrukcyjnej miłości nie odchodzicie. Archanioł Michał trzyma Cię w wygodnym położeniu, zapewnia o Twojej niewinności. Tutaj nie macie powodów, żeby czuć się winni za tą sytuację. Być może się obwiniacie za to, że ktoś od Was odszedł, tak? Poproś go, aby pomógł Ci wybaczyć sobie samemu i wyzbyć się poczucia winy poprzez wypowiedzenie następujących słów. Archaniele Michale, dziękuję za to, że pomagasz mi wybaczyć samemu sobie za obwinianie się. Proszę, pomóż mi uwolnić się od poczucia winy w moim umyśle, ciele i emocjach. Poczuj moc głębokiego uwolnienia, kiedy Archanioł Michał pomoże Ci w przyjęciu prawdziwej niewinności. Czyli też widzicie oczyszczenie, uwolnienie albo z toksycznej energii czyjeś, albo Wy macie sami w sobie poczucie winy, ale możliwe, że ktoś Was za coś obwiniał. Zachowanie z przyszłości rozwiąże doskonałą Bożą pracę w tworzeniu Ciebie jako osoby silnej, osoby kochającej oraz silnie potrzebującej światła i miłości, bo faktycznie takiej gotowości tu u Was jeszcze nie ma. Ale słuchajcie, też być może tkwicie
w relacji, gdzie wy kogoś obwiniacie i to już tak naprawdę nie ma sensu. Tutaj zdecydowanie oczyść, usuń trujące środki, toksyczne sytuacje. Zaufaj wszechświatowi i skupiaj się na pozytywnych stronach od teraz tylko i wyłącznie, nie? Bo tutaj jest za dużo negatywnego myślenia i w związku z tym właśnie nie ma też żadnego działania, nie ma walki u Was, Skorpiony, o cokolwiek tak naprawdę. No dobra, to były Skorpiony. Zobaczmy, jakie ostrzeżenia idą do strzelców do końca lipca. Jejku, co tu mi się z tą ostrością dzieje? Dobra. Strzelca. No tutaj też, kurczę, podobna sytuacja może być, już coś tak wyczuwam. Podobne do walki to jest. Nie dostrzegacie jakiejś prawdy, być może też podobne są te przekazy dzisiaj. Słuchajcie, nie wynagradzajcie ludzi i nie pozostawajcie w relacjach, gdzie ktoś po prostu wami manipuluje i daje wam iluzję, tak? Dobra. Nie odchodzicie od wagi wodnika, strzelca być może również. Chcecie tutaj walczyć o coś, co jest walką z wiatrakami. Prosta sytuacja, nie dostrzegacie prawdy. Bardzo dużo zależnego wpływu. Źródło by chciało, żebyście byli silni, niezależni, jak na strzelca przystało. A tutaj jest jakaś zależność i to jest też przestroga przed taką osobą. Już zostawmy to, jaki to jest znak zodiaku, ale ta osoba obiecuje i zapewnia Wam wolność w relacji i o tym mówi, że chce dla Was wolnej relacji, powiedzmy, ale tak nie będzie. Tu będzie silny wpływ kontrolujący. Widzę tu jakieś kłamstwo, a Wy właśnie łudzicie się, że tu będzie wszystko w porządku. Natomiast radą dla Was jest, aby jednak Wasze drogi się rozeszły, bo tu nie będzie wolności w tej relacji. Pomimo tego, że ta osoba zapewnia to. Być może Wy chcecie tylko romansu, ona chciałaby czegoś więcej, ona będzie cały czas tutaj Was kontrolować. Macie też inne cele do zrealizowania, a ta osoba mocno chce się skupiać tylko i wyłącznie na miłości do Was. Szybko zamknie Was w złotej klatce i relacja po prostu stanie się toksyczna, więc uważajcie też przed tego typu relacjami. Ale widzę, że Wy nie chcecie odejść i właśnie nie chcecie poszukać kogoś nowego. Ale tu też może chodzić o sprawy materialne. Na pewno radą jest, aby się nie poddawać, tak? Aby pracować w pocie czoła. Być może to jest dla Was ważny cel, a jakaś relacja miłosna z tego toru spycha. No, jakiś ważny cel zawodowy dla Was. No i teraz zweryfikujmy to kłamstwo. No właśnie, tutaj znowu nie odchodzicie, odwrócone 8 kielichów. Trzymajcie się osoby, która no nie jest do końca z Wami szczera. Która wiele zapewnia, obiecuje, a później i tak swoje robi. Może to być ktoś z trygonu powietrznego. Jest to osoba despotyczna, egoistyczna, arogancka, która też często krytyką dąży do swoich celów. Jakby Wy też wiele nie robicie dla samego siebie, tylko właśnie dla tej osoby. To jest takie też tutaj toksyczne mocno. Ale ta osoba manipuluje Wami wszelkimi metodami, tak? Kłamstwem, no i różnymi niefajnymi rzeczami. Uważajcie, dla Was raczej taką osobę tutaj bym widziała wrażliwą, tak? A nie gdzieś egoistycznie skupiającą się na swoich celach, taką troszeczkę idącą po trupach do celu, świecącą ładnie w oczy, a za plecami tak naprawdę są oszczerstwa. Uważajcie, myślę, że z trygonem powietrza do końca lipca troszeczkę jest Wam nie po drodze i raczej szukajcie osób wrażliwych mocno, tak? I uczuciowych niż
tak chłodno, z takim chłodnym usposobieniem, ale też z usposobieniem kontrolującym silnie. Przesłanie anielskie. Za mało wiary macie, zostawiacie swoje marzenia, swoje cele, przejmując się właśnie tą relacją. Wiele możliwości by było dla Was do końca lipca, a Wy skupiacie energię o sobie, która nie jest z Wami uczciwa niestety. Która może za wszelką cenę dążyć do, z różnych powodów do związku z Wami. Uważajcie. Uważajcie, żeby ktoś nie przekroczył do końca lipca Waszej granicy. I karta od Archanioła Michała. No, zdecydowanie sytuacja powinna się rozwiązać. Powierzam Ci wszelkie obawy, troski, myśli w zamian za prawdziwy spokój w każdej sytuacji. To jest ktoś ewidentnie, kto zabiera Wam spokój. Mamy informację, że tylko Bóg ma władzę, a to jest ktoś, kto zjadał wszystkie rozumy i po prostu chciałby mieć nad Wami władzę, niestety. Jest to zapewnienie, że sytuacja, o którą pytasz, jednak szczęśliwie się zakończy, ale pamiętajcie, że ostateczny wpływ Wy na to macie. No ja tutaj w kartach widzę, że nie odchodzicie. Anioły pracują za sceną, aby uzdrowić, więc może Wy też nie walczcie na siłę o swoje relacje, bo tylko Bóg ma przecież władzę, tak? Daj ujście swoim zmartwieniom, odpręż się z przekonaniem, że wszystko jest w porządku. Nie martwcie się tymi relacjami. To samo się rozwiąże, takie osoby oby same Was opuściły, które nie są uczciwe. Czasem się tak mówi, nie? Żeby śmieci same się wyniosły. No brutalne, ale prawdziwe. I nie skupiajcie się na tego typu nieuczciwych relacjach. Intuicję też macie nie najgorszą, więc szybko powinniście to wychwycić. Bo to Wam blokuje, bo to Was blokuje w jakichś celach zawodowych. Ale tu jest mocno szansa, że wszystko jeszcze dla Was skończy się, strzelce, szczęśliwie, więc przede wszystkim nie zamartwiajcie się, a raczej módlcie, afirmujcie, korzystajcie z medytacji, z ustrajającego wpływu, żeby tutaj chodzi o to, żeby wszystkie niepokoje po prostu od Was odeszły. Dobra, koziorożce, co za ostrzeżenia dla Was? Co za ostrzeżenia dla Was, koziorożce? To samo macie koziołki, ale tu ktoś jest mocno zakochany. I wy myślicie, że miłość wszystko zwycięży, koziorożce. No tak nie za bardzo, bo widać niespokojne noce i zmartwienia. Czy miłość jest tego warta? Czy prawdziwą miłością są bezsenne noce, zamartwianie się o drugą osobę nieustannie? Czy to, kochani, można nazwać miłością, czy raczej silnie uzależniającym uczuciem? No ta miłość niby piękna, bezwarunkowa, ale jednak też toksyczny wpływ nam się tutaj wdaje w tą sytuację. Słuchajcie, no może to nie jest aż tak kłamliwa osoba, jak to było u strzelców, ale jest na pewno arogancka bardzo, tak? I też ma skłonności do krytykowania Was za to, że tak naprawdę serce na dłoni oddajecie. No słuchajcie, no po prostu farsa. To jest po prostu farsa, takie sytuacje. I co nam źródło na to poradzi? No uwolni się od takiego ciecia. Po prostu, no dajcie spokój. Tutaj koziorożce po prostu serce macie na dłoni i no chyba odejdziecie w końcu. No szkurczę, ile można? Słuchajcie, no są tu jakieś silne uczucia, natomiast ta osoba no wbija w to Wasze piękne serce coraz większą ilość mieczy, dlatego powinniście zakończyć tą relację i jak już wejść na etap zobowiązujący, na etap przyjacielski, tak? Takie mamy tutaj rady.
No może to być trudne, ale tak naprawdę uzdrawiające i zbawienne. Uwolnić się. Bardzo mocno źródło mówi, uwolnij się od tego. To jest to samo, słuchajcie, dużo osób, w ogóle w czerwcu mocno dominuje nam energia siódemki mieczy, energia odwróconej siódemki mieczy, czyli po prostu manipulacji bardzo silnej, kłamstwa i takiej manipulacji, że my długo nie możemy się zorientować, że coś jest nie tak, nie? No, a w lipcu później będzie płacz i po prostu zgrzytanie zębami. I bicie się, że tak długo w takiej sytuacji tkwiliśmy. Więc tutaj też to jest dopiero początek miłości być może, jak mam wrażenie, więc też uważajcie, żeby za bardzo się nie zaangażować w koziorożce, bo tu może być dużo płaczu potem. Słuchajcie, wy zakochaliście się w kimś, kto po prostu potrzebuje terapii i tyle. Kto nie jest gotowy do miłości, no taką sytuację ja już cały czas to umiarkowanie, zobaczcie, gdzieś tutaj mi wylatuje, żeby przypomnieć Wam o równowadze, rtowaniu, braniu i tak dalej. Od niemalże tygodnia codziennie, już po prostu znudzona tym, powtarzam te przekazy, że trzymacie się kurczowo miłości, która nie służy, która nie jest odwzajemniona, która jest odwzajemnieniem wyłącznie z jednej strony. Ta osoba, tak jak mówiłam, potrzebuje terapii i to Wy nie macie co płakać tutaj za nią, niech ona najpierw zapłacze, tak? I dopiero potem sobie pewne prawdy uzmysłowi, no Wy tutaj nie odwalicie za nią całej roboty. Jedyne, co możecie zrobić, to moim zdaniem się uwolnić. No i tyle. Boicie się tej samotności, koziołki, coś tak tutaj mocno widzę. No ale to po co? Po co w czymś takim tkwić, co nie służy? Niestety, jak ktoś nie jest gotowy do miłości, no to tak nieobliczalnie się później zachowuje, arogancko. No jest to osoba z problemami, bardzo problematyczna. Dobra, przesłanie anielskie. No, bardzo Was prowokująca, bardzo, bardzo arogancka tutaj mocno u Was. Nie wiem, dlaczego tutaj, no to zdarza się, że tak potrafimy bezwarunkowo pokochać. I może Wam się wydaje, że Waszą miłością ta osoba się zmieni. No nie, ona musi zacząć od siebie. Tutaj znowu uwolnienie dla Was, tak? Rozmień skrzydła, wzleć, zacznij doceniać przede wszystkim siebie. Broń niezależności, kreatywności, nie oglądaj się koziorożcu za tą osobą. Tutaj tak głównie do pań mówię spod znaku koziorożca też. Tak wyczuwam. I od Michała Archanioła co dostaniemy dla koziołków? Wierz, ufaj. Zanim pójdziesz dziś spać, powiedz: Archaniele Michale, proszę wejść do moich snów i zamień strach na wiarę i zaufanie. Pozwól mi być przepełnionym siłą, odwagą, pewnością siebie. Taka jest królowa ognia przede wszystkim. Coś macie w snach. Uzdrawiające przewodnictwo macie, kochani, ewidentnie tutaj w snach. Aby rozwiązać sytuację, musisz uwierzyć w to, że od tej chwili wszystko jest uleczone, pełne. W miarę gdy Twoja wiara staje się coraz silniejsza, droga do boskich rozwiązań będzie otwarta. Zaufanie umożliwia umysłowi i ciału odpoczynek, który powoduje wzrost kreatywnej energii i siły. Zobaczcie, jak to wyraźnie u Was widać. Dwóch wartości, które będą Ci szczególnie pomocne. Też tak samo jest szansa, że wszystko zakończy się w swoim czasie szczęśliwie. Tak samo pozytywne myślenie przyspieszy oczekiwane rezultaty. Zmartwienia oddajcie Bogom, bo te zmartwienia tutaj są. I spróbujcie zaufać też komuś innemu, dobra? Może niekoniecznie tej osobie, która tak tutaj arogancko się zachowuje. Dobrze. Koziorożce, teraz wodniki, co za ostrzeżenia dla Was. No nie odwzajemnienie, od jakiegoś byczka tutaj idzie.
Albo po prostu od stałego partnera niewdzięczność. Od osoby, którą dobrze znacie w każdym bądź razie, taka niewzajemność tutaj jest. Uważajcie na płomienne romanse, które też Was mogą uniezależnić. Też ktoś ma nad Wami władzę. W stałych związkach partnerskich wodników jest osoba dominująca, bardziej ognista, przejmująca wszelką inicjatywę w życiu. A Wy tak wodniki gdzieś uległe, tak, cichutko, z dala, nie podejmujące żadnych decyzji. No niestety tak to tutaj widać, słuchajcie, zwłaszcza w stałych związkach partnerskich. Ktoś tu silnie nad wodnikiem też chce dominować, no wodnik dystansuje się i z natury jest raczej uległy. Tu jest tego za dużo do lipca. Nie możecie komuś po prostu tak tutaj... No wiecie, o co chodzi, no nie można tak komuś pobłażać nieustannie, mam wrażenie. No. Słuchajcie, albo pyk, albo stały partner. Zaraz jeszcze zobaczymy. Co więcej. Albo byk, albo stały partner, ktoś kogo dobrze znacie. Musicie dążyć do tego, żeby ta osoba traktowała Was sprawiedliwie. Jakieś, słuchajcie, możecie mieć prawne sprawy z tymi osobami, tak? Spod znaku byka tutaj najprawdopodobniej. Być może ta osoba kasy Wam nie oddaje. Nawołanie do wyzwania prawdy, do odczucia prawdy w tej sytuacji, do wyrównania energii między Wami jak najbardziej. Do pogodzenia się też z pewnymi sprawami sprawiedliwości, tak? Ale w uczciwy i wzajemny sposób, bo tutaj tej równowagi niestety nie ma i to jest też głównie, kochani, oczywiście, że może być energia, którą tutaj ktoś Wam odebrał, ale w dużej mierze chodzi tutaj o spłatę jednak kwestii finansowych, dlatego też dobre, nie pobłażajcie, nie ignorujcie tego, nie mówcie, że to tylko pieniądze. Rzeczywiście dobrą sprawą byłoby wkroczenie tej sprawy, tej sytuacji na drogę sądową, tak? Bo tutaj ktoś nie oddaje Wam pieniędzy i do końca lipca niestety, kochani, nie odda. Słuchajcie, jeżeli tkwicie w relacjach romansowych, wodniki, one są uzależniające, one mają dużo negatywnej energii, przynoszą Wam bezsenne noce, przynoszą Wam cierpienie psychiczne i kryzysy duchowe bardzo mocno. No, jakieś macie tutaj romanse, które nie służą, które są silnie uzależniające. Ale w stałych związkach też jest dużo takiego destrukcyjnego wpływu i kontroli. To już mówiłam. No i te finanse niespłacone, długi. No to uważajcie, dobra? Jeżeli ktoś długo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, czy też nie oddaje pieniędzy, tutaj są rozwiązania prawne. Mam nadzieję, że nie ma żadnych takich przemocowych sytuacji, no bo powiem Wam szczerze, że troszeczkę wygląda to dosyć niebezpiecznie u Was, wodniki. No dobra. Przesłanie anielskie. Widzicie? Poszukaj profesjonalnej rady. Nie bój się, idź do prawnika z Twoją sytuacją. Z pewnością siebie, broń siebie w ogóle, tak? Poszukaj profesjonalnej rady. Uspokój się też wewnętrznie. Nie żyj tak tym konfliktem, tym koszmarem, nie? Też to są manipulacje niefajne. No, taki niefajny ten czerwiec, coś jest energetycznie. Dobra. I od Michała Archanioła uzdrowienie na tą sytuację. W takim razie poprosimy. Ale macie nowy początek, świeży start. Dziękuję za dostrzeżenie nowych możliwości. Tutaj też macie maga. Jakiś nowy związek do Was lepszy może przyjść. Nowych możliwości i oferowanie wsparcia
Dziękuję za pomoc w uwolnieniu i uzdrowieniu przeszłości. No, to już to rozprawić się. Być może też macie rozwody, wodniki. Obdarz mnie zaufaniem, kiedy doświadczam życiowych zmian. Jakieś życiowe zmiany są. Zaufajcie swoim uczuciom, ale najpierw pozałatwiajcie te wszystkie sprawy, które są do pozałatwiania i zrównoważcie się, nie? A z takimi niewdzięcznymi, niewzajemnymi osobami tutaj już trzeba się po prostu, wodniczki drogie, pożegnać na dobre do końca lipca. Kiedy jakiś rozdział Twojego życia kończy się, kolejny zaczyna rozkwitać. W tym momencie masz jedyne pewne nadzieje, przesłanki zmian, nowych doświadczeń w życiu. Archanioł Michał zsyła te karty, aby uzbroić Cię w odwagę do dalszej walki. No, z kimś tu może walczycie już od dłuższego czasu prawnie. Nadal to trzeba robić. Jest to łaska zachowania dla Ciebie. Pozostań wypełniony nadzieją, kontynuuj pozytywny punkt widzenia. Czyli widzicie, dawne błędy zostaną wybaczone, zapomniane, też wybaczcie tej osobie, tak, te wszystkie błędy. Idzie do Was jakiś lepszy związek, jeżeli tutaj faktycznie chcecie zakończyć. U reszty tutaj faktycznie idzie zakończenie, idzie nowe, ale dla niektórych no, relacje się poprawią, ale mówię, ubiegajcie się o swoje, nie pobłażajcie. Wtedy związek rozkwitnie. Mogą być przeprowadzki do nowych domów, nie? To tak by pasowało, że ktoś pieniędzy nie oddaje, ale będziecie o to się ubiegać i wtedy będzie przeprowadzka. W każdym bądź razie nowy, lepszy stan umysłu doda Wam radości, pewności siebie. Zamknijcie wodniki na dobre przeszłość. Wyczyśćcie, posprzątajcie, otwórzcie się na nowe. Dla Was mocno są takie rady. Dobra. Okej. Wodniki i teraz rybeńki. Jakie ostrzeżenia dla Was? Jakie ostrzeżenia dla Was, rybeńki? Ktoś od Was potrzebuje pomocy. Uważajcie, żeby tego nie zlekceważyć. Troszeczkę też może być podobny przekaz do wodnika, ale to nie u każdego. Ale jest też jakaś osoba zachowująca się bezwzględnie i arogancko w Waszym otoczeniu. Może być z trygonu powietrznego. I to taka sama rada wtedy, jaką koziorożec miał. Zwłaszcza jeśli macie coś z koziorożca w swoim kosmogramie. Słuchajcie, ale też widać tutaj, że ktoś potrzebuje pomocy, dobra? Tak więc nie ignorujcie tego. Zaraz zobaczymy. Z czymś tu trzeba będzie ruszyć do przodu. Zaraz zobaczymy. Kto potrzebuje wsparcia i pomocy w Waszym otoczeniu? No Wasze relacje, jakie tutaj tworzycie, w których nie ma stałości, nie ma równowagi, nie ma spokoju. Trudności w podjęciu decyzji. Być może ktoś potrzebuje też w otoczeniu pomocy w podjęciu decyzji, w relacjach, byście byli tutaj dobrym doradcą, bo Wy jesteście rybeńki cierpliwe, tak? Ale też jak wodniki macie tutaj na pewno komunikat zamknij przeszłość i iść w nowym kierunku, konkretnym, stabilnym. A Wy tak silnie tu w przeszłości widzę też. Coś tutaj jeszcze silnie z kimś Was trzyma i ta osoba nie jest stabilna. Konflikty. Musicie przyjrzeć się relacjom, konfliktom, zaangażować się w pozytywne rozwiązanie konfliktu. Mam wrażenie, tutaj podjąć ryzyko. Podjąć ryzyko, boicie się podejmować ryzyka. No i teraz to aroganckie otoczenie w Waszym środowisku pracy przede wszystkim.
I wy rybeńki też mocno się wycofujecie. To jest troszeczkę podobne do wodnika też. Nie walczycie o swoje tak jak trzeba, tak? W tym środowisku pracy. Ale też nie rozchodzicie się z jakąś osobą i to obniża wam chęć działania w tych sprawach zawodowych bardzo mocno tutaj jeszcze dodatkowo. Dobra, przesłanie anielskie. Coś trzeba rozwalić w waszym życiu. Ważny moment, ważna zmiana, jakaś potężne uzmysłowienie sobie pewnej prawdy i uwolnienie się też dla was. I też macie maga. Kolejny tutaj znak, który ma maga. I od Michała Archanioła, co będzie? Pamiętajcie, że mag to są zawsze możliwości, tak? No, wyjście z niezdrowej sytuacji, polecenie zwierzom. Tylko, że wy sami stworzyliście te sytuacje, tak? Ale macie też dużo siły, żeby zmienić, żeby to zmienić, żeby pójść po zmiany, po możliwości. Boicie się tutaj ryzyka bardzo mocno, widzę. Dobra, czas wyjść z niezdrowej sytuacji. Ktoś już to miał. Ale dobra, przeczytamy sobie jeszcze raz. Archanioł Michał wysłuchał twoich próśb o pomoc, a może to i wy o tą pomoc prosicie. Może to tak być, ale tutaj nie ma równowagi w tych relacjach również o was. Zbyt długo przedłużacie toksyczną sytuację i inwestujecie przy tym dużo swojego czasu, dużo energii. No czyli tutaj jednak być może ktoś nieustannie o tą pomoc was prosi, a trzeba byłoby też większą asertywnością się wykazać, ale dla niektórych było nie lekceważ tego, ale też pomagajcie w mądry sposób, rybańki, dobra? Ale jakieś doświadczenia nie są korzystne, nie są w tym środowisku pracy. W każdym razie nie musicie pozostawać w złym, toksycznym stanie, idźcie śmiało dalej naprzód, bez winy, bez zawahania. Faktycznie tu są takie rady. Macie wsparcie, zapewnienie o tym, że podział jest harmoniczny. No, do tego powinniście być prowadzeni. A niektórzy muszą sobie uświadomić, że tej harmonii i spokoju nie ma, ale jednoznacznie macie siłę, żeby z tego wyjść. Słuchajcie, jeżeli jesteście w toksycznym środowisku pracy, jest to naprawdę dobry czas, żeby cały czas ten paśtynarów u was, żeby szukać nowej. No już od kiedy wam to powtarzam, nie? Wywrócone cały czas, słuchajcie, także nie poddawajcie się, spróbujcie tutaj podjąć ryzyka, bo tu nadal sytuacja będzie w tym środowisku pracy dosyć toksyczna do końca lipca. Dobra, rybeńki, baranki teraz, jakie ostrzeżenie dla was? Czekajcie, muszę sobie to doprecyzować. Też na pewno zaryzykowanie i wejście w nowy etap u was. Mocno to jest tutaj zauważalne. No też może to być ustrzeżenie, że pewnej prawdy o waszym stałym związku nie widzicie tutaj, nie? W waszym stałym związku, w którym pozostajecie. No też by jakąś decyzję po prostu trzeba było tutaj baranki podjąć, zaryzykować. Dobra, trygon powietrza. Widać bardzo mocno wodnika, wagę, być może bliźnięta. Człowiek dojrzały, człowiek dobrze wam radzący, człowiek, który wiele doświadczył. Być może wy w ogóle go tutaj nie dostrzegacie w swoim otoczeniu, a może
niektórych muszę przed taką osobą ostrzec, która jest bardzo inteligentna. No nie widzę jednoznacznie, żeby miała tutaj jakieś złe zamiary, bo w mieczowej energii zawsze mówi się prawdę, ale być może jest to osoba, to nie są energie odwrócone, więc mówię tutaj, nie ma tych złych intencji. To może być ktoś po prostu w waszym otoczeniu bardzo asertywny, więc gdybyście chcieli wchodzić w jakieś tam nowe, jakieś tam związki, relacje, romanse, no to ta osoba może być niezwykle asertywna i to wtedy taka by tutaj była rada, ostrzeżenie. Ale jeżeli macie stały związek, baranki, jeżeli macie stały związek, tak, wy tutaj słuchajcie, będziecie mieli do końca lipca pragnienie wejścia w jakiś romans, ale ta osoba nie bardzo będzie chciała, bo pozostaje w stałym związku. Wy też możecie w związkach czuć się bardzo osamotnieni, nie? Ale to jest taka przestroga, żeby jednak w ten romans nie wchodzić. Raczej rozejść się z partnerem i dbać o swoje szczęście i zadowolenie samotnie, nie? I podjąć taką decyzję w ogóle do końca lipca, bo widzę, że takiej decyzji nie podejmujecie. Ani o leczeniu, ani o zakończeniu tej relacji, nie? No co więcej mogę wam powiedzieć? No ostrzeżenie przed, żeby po prostu też nie męczyć osób, które nie chcą ewidentnie wchodzić w jakieś romanse. Widać mocne osamotnienie w relacjach, widać, że nie chcecie rozwiązywać tych spraw w związkach. I zadbanie też o bezpieczeństwo materialne, bo tutaj jakiś taki brak działania do lipca może być w materii również. Czy brak satysfakcji ze swojej pracy, ze swoich osiągnięć, a jednocześnie nie podejmujecie do końca lipca też zmiany. Też troszeczkę się wam nie chce podjąć jakąkolwiek tutaj zmianę. Ani się tak naprawdę nie wycofujecie, ani nie wchodzicie w ten romans miłosny, bo tutaj ktoś też nie chce. No tak też za bardzo nie ma żadnego konkretnego działania u was do końca lipca, baranki. No, trochę problematyczne to jest. Dobra, słuchajcie, romans, który wybieracie tutaj absolutnie będzie niemądrym wyborem i nie wchodźcie impulsywnie w go, tak? Nauczcie się wszystkiego, co jakaś relacja związkowa chce wam powiedzieć, bo też kolejny znak, który kurczę lekceważy tutaj podejście od strony duchowej do związków, tak? Lekceważycie tą sytuację, kładziecie po prostu na to przysłowiową lachę. No i nie bierzecie też kogoś tutaj pod uwagę. Też to mocno widzę. Albo ktoś z trygonu powietrznego, bliźnięta, waga, wodnik, albo też może być zodiakalny byk. No i tkwicie w konflikcie, w mentalnej pułapce, w trudnej sytuacji, z której jest wyjście, a wy nie podejmujecie tutaj działania. I to samo, co miała rybenka, więc może tutaj, co miał wodnik, przepraszam. Więc cofnijcie sobie też do wodnika, może tam też znajdziecie przekaz. Użyj wyobraźni, ujrzysz odpowiedź, bo wy macie jakąś mentalną pułapkę, nie? Poczucie uwięzienia, zwłaszcza w związkach. Być może w ogóle czujecie się uwięzieni i osamotnieni w jakimś związku. Drogi Boże, dziękuję Ci za obdarzenie mnie mądrością i kreatywnością do ujrzenia Twoich cudów. W nowy i nieoczekiwany sposób z ogromną wdzięcznością przyjmuję i doceniam Twoją pomoc. Taką pomoc do końca lipca uzyskacie najprawdopodobniej i będzie szansa na nowy początek, świeży start, ale warto byłoby też sytuację już po prostu w jakimś kierunku rozwiązać. No dobra, okej. Został nam byczek na deser. Co za ostrzeżenia idą do byka. Do końca lipca. W rozwoju osobistym trzeba będzie na pewno uważać, również w przyjaźniach, w wyjazdach, w rozwoju bardzo mocno swoim, w swoich celach i w miłości też, kochani. Byczki.
Też jakiś dziwny związek macie. Z miłością, bez miłością i uczuciem, ale tu jakieś rozżalenie będzie i w związku z tym też sprawy w rozwoju osobistym się troszeczkę pokomplikują. No dobrze, to powiedzmy to. Najpierw na rozwój osobisty, na Wasz rozwój. O co tutaj chodzi, na co trzeba uważać i jaka jest na to rada? Aha, jesteście zbyt ambitne, dążycie do walki za wszelką cenę, więc troszeczkę spuścić tutaj, trochę opuścić gardę i tak za wszelką cenę ambitnie nie dążyć, bo to może Was przede wszystkim więzić, tak? Dążenie do sukcesu za wszelką cenę, prowokowanie konfliktów z otoczeniem też byki, wiecie? W przyjaźniach i nie tylko. To jest taka potrzeba podnoszenia sobie ciągle adrenaliny, bo na przykład jest zbyt nudno i zbyt stabilnie, tak? No właśnie, i w związku z tym może jakiś wyjazd tutaj kombinujecie, tak brakuje Wam jakiejś adrenaliny, napięcia, wiecie? Może oddalacie się od swojej prawdziwej miłości, od partnera, od dojrzałości. A to by było wskazane. Dojrzałość, odpowiedzialność, odwaga za podjęcie decyzji, stabilność. Uważać, bo macie dużo chęci podnoszenia sobie adrenaliny w najbliższym czasie i przede wszystkim w najbliższym czasie. A co w miłości? Na co trzeba uważać w miłości? Bo tutaj też tą piąteczkę kielichów niestety widzę. A w miłości trzeba dążyć do równowagi, do sprawiedliwości. Niektórzy będą się rozwodzić, to trzeba uważać, żeby małżonek wszystkie długi też pospłacał, czy małżonka, tak? Bo tutaj też może być taka finansowa nieuczciwość przede wszystkim. Być może nie mówicie całej prawdy w związkach, a tutaj jest takie nawołanie. Na pewno wzywanie do uczciwego postępowania, tak? W sprawiedliwości. Jest jakaś nieuczciwość niestety i przed jakąś nieuczciwością tutaj jesteście ostrzegani, ale generalnie też początek nowego w życiu etapu, nowy fajniejszy etap, tylko uważać właśnie na tą chęć podnoszenia sobie adrenaliny i na jakąś nieuczciwość i niewypowiadanie do końca prawdy. Jeśli się rozwodzicie, to też trzeba być ostrożnym i o wszelkie kwestie prawne i finansowe do końca zadbać, podopinać. I przesłanie anielskie. Tak, nowy etap, wzrost wiary, marzenia, dużo możliwości, generalnie fajnie, byczki. Jeżeli była stagnacja, to z niej wyjdziecie, przebudzicie się nieco bardziej do życia. No nareszcie. Dobra, i od Michała Archanioła. I od Michała Archanioła. Osoba, o którą pytasz, jest godna zaufania. Być może jest to ktoś w Waszej relacji i tutaj nawołanie do tego, aby być uczciwym wobec siebie i mówić prawdę, ale może to być jeszcze jakikolwiek inny człowiek, o którym myślicie. I tutaj w tej relacji jesteście strzeżeni, jesteście chronieni. Jest to gwarancja, że możecie polegać na osobach związanych z tą sytuacją. No, widać tutaj jakiegoś partnera, widać. Być może macie nowy związek, ale to na dobre trzeba też zamknąć się, zamknąć stary na dobre, trzeba pożegnać się ze stratą starego, też mam tutaj wrażenie. Każdy od czasu do czasu popełnia błędy, akty egoizmu mniejsze lub większe, ale tutaj jakiś niezawodny nowy związek do Was idzie jak najbardziej. Jest ktoś, kto o Ciebie się martwi, kto Ciebie kocha. Nie oczekuj od tych osób ideałów. Nie wywieraj presji w związku, nie wywieraj adrenaliny, tak? Bo traktuj swojego towarzysza tak, jakbyś sam chciał być traktowany. No, czyli zapewne z miłością i współczuciem, tak? No tu jednak ta dwójka kielichów jest, ale jest też silne ostrzeżenie.
a macie najprawdopodobniej jakiegoś ważnego i godnego zaufania człowieka. Jeśli nie, no to w najbliższym czasie poznacie, ale najprawdopodobniej już macie, tak? Ale możliwe, że to po prostu nowe związki do byków idą. I to będzie naprawdę człowiek wtedy godny zaufania i z tą osobą będzie można zbudować piękną miłość, więc też uważajcie, bo to jest coś z tą adrenaliną, żeby nie wchodzić w jakieś... Nie tracić czas na jakieś po prostu romanse, które po prostu nie dadzą Wam nic głębszego i stabilnego, tak? Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania do kart, zapraszam do zapoznania się z informacjami pod filmikiem. Jutro oczywiście tradycyjnie zostanie przyrzucone czytanie tygodniowe. Także do usłyszenia w następnych czytankach. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego życzę.